Stanisław Machowski, marszałek Sejmu Wielkiego, wieloletni poseł na Sejmy, jeden ze współtwórców Konstytucji 3 maja, miał opinię człowieka o kryształowym charakterze. Czy można w związku z tym osobę tak godną szacunku atakować i kwestionować ten jej szlachetny charakter? Trudnej roli oskarżyciela podjął się dr Jan Sałkowski, a bronić Stanisława Małachowskiego będzie dr Jarosław Czubaty. Panie doktorze, pan ma pierwszy głos, notatki ma pan niewielkie, chyba i zarzutów będzie mało, tak? No, zarzutów nie może być zbyt wiele, ale często te zarzuty muszą być przewrotne. Jako oskarżyciel tej w końcu tak dobrze znanej postaci historycznej zmuszony jestem znaleźć również i słabe strony. Stanisław Małachowski w moim przekonaniu był typowym dla przełomu wieku XVIII i XIX przedstawicielem więcej niż średniej szlachty. Nie musiał zbytnio starać się o szanse życiowe, gdyż już po ojcu odziedziczył stopień rotmistrza chorągwi pancernej. No i majątek chyba, co nie mniej ważne. A to najważniejszy majątek i miejsce w szeregu wśród szlachty. Drogę do parlamentarnej kariery utorował mu przede wszystkim stryj Adam, który zapisał się dość chlubnie jako marszałek 3 sejmów koronnych. No wszystkie były zerwane. Ale to nie jego wina, to nie jego też zasługa, ale pod okiem stryjaszka dojrzewał nasz bohater jako poseł. Przypomnijmy, że działo się to w latach 1758 do roku 1762. Co dwa lata miały być zwoływane sejmy, tak zwane ordynaryjne. To właśnie na tych sejmach zdobywał mający zaledwie 22 lata późniejszy marszałek szlify poselskie, a później z pewną przerwą godność posła sprawował permanentnie. Wszystko, co na początku swojej kariery zawdzięczał, było mu dane. Niczego nie osiągnął pracowitością, niczego nie osiągnął nauką. Taki był porządek rzeczy w ówczesnej Rzeczypospolitej. Ale i nie roztrwonił tego, co pomnożył, dostał to prawda, od rodziców. Pomnożył. No to te zarzuty wątłe, panie doktorze, trudno nawet wręcz je obalać. Może pan w takim razie jako obrońca znajdzie jakiś słaby punkt Stanisława Małachowskiego. Pójdę po najmniejszej linii oporu i spróbuję odeprzeć te zarzuty. No, oczywiście trudno mieć pretensje do Małachowskiego, że urodził się w takiej, a nie innej rodzinie i że wszystko było mu dane. Zgadzam się z panem redaktorem, że ważne jest to, że to, co było mu dane, tego nie roztrwonił. Poza tym warto zauważyć, że Małachowski na pierwszym etapie swojej kariery publicznej to jest przede wszystkim kariera sądowa. Jednak nie bez powodu zyskał sobie przydomek polskiego Arystydesa i to w czasach, kiedy wymiar sprawiedliwości w Rzeczpospolitej obojga narodów, no, rzeczywiście można pod jego adresem postawić wiele zarzutów i pod adresem charakteru sędziów i bezstronności wydawanych przez nich wyroków, tego typu opinia jest szczególnie cenna. To prawda, tu się z tym zgadzam, nie chcę tego atakować, bo to zadecydowało o późniejszej ocenie Stanisława Małachowskiego. Ale proszę zważyć, że łatwo poddawał się Stanisław Małachowski pozyskiwaniu przez monarchę, przez Stanisława Poniatowskiego, jego względów poprzez przypinanie mu coraz to nowszych orderów. Mam tu na myśli Order Świętego Stanisława i Order Orła Białego. To niekoniecznie świadczy o nieposzlakowanym charakterze. Co więcej, dodam do tego jeszcze jeden zarzut, a mianowicie ten, że w tym okresie, gdy król był wybierany, a jak wiemy, działo się to zawsze od Sejmu Konwokacyjnego aż do koronacji, był to dosyć złożony proces, Stanisław Małachowski przy podejmowanych wówczas próbach reform okazał się tradycjonalistą, okazał się wręcz konserwatystą, sprzeciwiał się ograniczeniu liberum veto. A jego rola na Sejmie Wielkim była, to późniejsza sprawa. Była właściwa, czy on trochę stał okrakiem na barykadzie, chcąc pogodzić wszystkich? Że pan doktor rozumiem, chce wyciągnąć cięższe argumenty na koniec. Nie no, wracając do problemu odznaczeń i zaszczytów, jakie chętnie przyjmował, zgoda, ale to są ludzkie słabostki. Zresztą, prawdę powiedziawszy, jeśli ktoś na tego typu wyróżnienia zasługiwał w kręgu ówczesnej elity, to na pewno Małachowski. Jego stosunki z królem bywały różne.
I był taki okres, kiedy stosunki były chłodne. Może nie było, no nie było tam żadnej wrogości, ale powiedzmy trudno byłoby zaliczyć Małachowskiego do kręgu współpracowników króla. Aczkolwiek na polu działalności publicznej odgrywał ciągle ważną, chociaż może drugoplanową rolę. Czy jego podejście do reform w pierwszej fazie wprowadzania, czy w okresie, kiedy te projekty się pojawiają, czy było konserwatywne? No pewnie tak, ale proszę pamiętać o tym, że liberum veto jako przekleństwo ustroju Rzeczpospolitej jawi się początkowo tylko nielicznym. No, dla wielu problem ten w gruncie rzeczy nie istnieje albo istnieje w tym sensie, że jest to element ustroju, doskonałego ustroju odziedziczonego po przodkach, który uległ pewnym wypaczeniom, teraz trzeba to tylko naprawiać. Znaczna część dość rozsądnych w gruncie rzeczy ludzi długo żyje w przekonaniu wówczas, że dawne prawa, przywileje, które tworzą pewien fundament ustroju Rzeczpospolitej, powinno się operować dookoła nich delikatnie, znaczy usunięcie jednego kamyka może pociągnąć za sobą lawinę. To jest przekonanie oczywiście niezupełnie nowoczesne. Nie był tutaj Małachowski intelektualistą ani wielkim reformatorem. Ale Zamoyski myślał inaczej, przyzna pan. Zamoyski. Natomiast warto zauważyć, że Małachowski jednak w okresie Sejmu Wielkiego stopniowo przekonuje się do nich i kiedy już się przekonuje, zaczyna działać w kierunku spokojnego i w miarę sprawnego przeprowadzenia tych postulatów. A nie uważa pan, że wykorzystuje w różnych działaniach Kuźnicę Kołłątajowską z samym Kołłątajem, który na jego rzecz agituje, który go wspiera, który mu bardzo czynnie, bardzo aktywnie pomaga. Między innymi dziełem Kołłątaja jest poruszenie mieszczan. Jest ta słynna deputacja do króla i stanów sejmujących, którzy to przedstawiciele mieszczaństwa wysuwają no, dość radykalne postulaty zaczerpnięte z haseł rewolucji francuskiej. Co czyni Małachowski? Ano, pacyfikuje to oczywiście słowem. Nie próbuje z mieszczan tworzyć jakiś czynnik równowagi w państwie, który byłby motorem tych zmian i jemu służących. To jest kolejny argument. I wreszcie argument, wydaje mi się, najcięższy. Ujawnił się nasz nieposzlakowany marszałek jako sprzedawczyk interesu Polski i no, ziem polskich. Mam tu na myśli te targi, jakie toczyły się wśród stronnic sejmowych. Z jednej strony Rosja, z drugiej strony Prusy. I oczywiście on skłaniał się ku sojuszowi z Prusami, a konsekwencją tego miało być oderwanie Gdańska od Polski i Elbląga, które w pierwszym rozbiorze nie zostały utracone, i przekazanie tych ziem za mglistą obietnicę zwrotu Galicji od Austrii, to no, niekoniecznie dobrze świadczy o naszym bohaterze. Jeśli chodzi o wyrachowanie, z jakim Małachowski przechodzi na stronę, która dominuje, jak się wydaje, w trakcie obrad Sejmu Wielkiego, no, motywów to nie znamy. Czy było to przekonanie, czy wyrachowanie, można tylko stwierdzić, że przechodził na słuszną stronę. Czy wykorzystywał Kołłątaja, czy tak naprawdę Kołłątaj wykorzystywał Małachowskiego, to też nie jest do końca jasne. Ja wyżej tutaj ceniłbym talenty polityczne księdza podkanclerzego. Jeśli chodzi o pacyfikowanie ruchu mieszczan, rzeczywiście wydaje się, że Małachowski działał tutaj trochę, to w ogóle był bardzo koncyliacyjny człowiek i najwyraźniej zbyt dynamicznie działający ruch polityczny mieszczan kojarzyłby się w tych warunkach nie tylko Małachowskiemu, z rewolucją francuską chociażby. Ten projekt petycja mieszczan miast królewskich wróci w końcu, prawda, jako prawo o miastach królewskich i Małachowski będzie go promował. Ale na Sejmie. Znacznie, znacznie bardziej złagodzony. To tylko niektóre postulaty, a jeżeli nawet zostały... Zgoda, nie był rewolucjonistą. No, ta najcięższa armata sprzedawczyk. Jednak nie. Ja myślę, że to jest problem całej elity politycznej schyłku Rzeczpospolitej, która musi działać w warunkach, no po pierwsze, ograniczonej suwerenności, czy prób wyrwania się z tego zamkniętego kręgu ograniczonej suwerenności. I dla nikogo nie ulega wątpliwości, że po to, żeby coś zyskać, trzeba coś oddać. Małachowskiego obciąża to, że jako Galicjanin cenił Galicję wyżej niż Gdańsk czy Toruń. Zgoda. Natomiast na... W końcu stamtąd był poseł. Tak, no właśnie. Natomiast na tego typu działania istniało przyzwolenie wśród części elity. Abstrahując już od ugody w sprawach ziemi, to nie mogę sobie podarować innego zarzutu, że sojusz z Prusami, który został zawarty przy poparciu tego patriotycznego, tak zwanego stronnictwa, do którego również i Małachowski należał, był bardzo niekorzystny dla Rzeczypospolitej. Ale to mniejsze zło. Pomijam zło. Proszę zauważyć, że w przyszłej ewentualnej wojnie z Rosją Polska miała wystawić jazdę bardzo kosztowną, natomiast Prusy tylko piechotę. No dlatego, że Prusy mogły dyktować warunki jako partner silniejszy. Proszę panów, a jak byście panowie ocenili jego działalność późniejszą? Ja tylko bym jeszcze zwrócił uwagę na jeden bardzo istotny element dotyczący konstytucji.
To prawda, że Małachowski przyczynił się do uchwalenia konstytucji w drodze przewrotu. To jest dla mnie szansa. No tak, to legalista. No, to, ten legalista decyduje się na zamach stanu. I tutaj go chwalę. Natomiast nie mogę sobie podarować zarzutu, że opóźnienie w sprawach rejestracji w Grodzie Warszawskim, w księgach grodzkich, no, sprawiło, że dał szansę przeciwnikom konstytucji. No tak, którzy złożyli protestację. Zgoda. Nie potrafię tego wytłumaczyć. Myślę, że to jest efekt euforii, która ogarnęła część posłów po uchwaleniu konstytucji 3 maja. Małachowski rzeczywiście tutaj zawinił. Albo porażenie, przestrach. Co będzie dalej? Bo przecież wcale nie byli potulni przeciwnicy konstytucji. Zgoda. Trudno powiedzieć. Myślę, że tak czy owak błąd proceduralny. Nie wywarło to zasadniczego wpływu na dalszy rozwój wydarzeń. Sojusz z Prusami, no cóż, no, Małachowski w ogóle słabo orientował się w mechanizmach wielkiej polityki europejskiej i trudno mu z tego powodu czynić zarzut, dlatego że w gruncie rzeczy nie najlepiej orientował się w nich również Ignacy Potocki, który uchodził za europejskiego męża stanu. To jest kwestia słabego wyrobienia politycznego elity państwa, które od dziesięcioleci nie prowadziło aktywnej polityki zagranicznej. To jest, proszę panów, jest dla mnie też absurdalnym. Jest, że tak, z jednej strony dokonuje się zamach stanu, Sejm 4-letni uchwala konstytucję, dokonuje rewolucji ustrojowej, a z drugiej po prostu idzie się tym utartym szlakiem i następuje tak zwane zalimitowanie Sejmu. Czyli pozostają przy starym. Dwuznaczny stosunek Stanisława Małachowskiego do Targowicy, jakbyście panowie ocenili, i jego schyłkową działalność w księstwie warszawskim. On dziękował Napoleonowi za odbudowanie chyba państwowości polskiej, tak na wyrost się trochę wyraził. Za nadzieję na odbudowanie, o ile pamiętam. No tak, w każdym bądź razie już po utworzeniu księstwa warszawskiego. Dziękował przede wszystkim za to. Oczywiście można i tak to interpretować. Bezpośrednio po uchwaleniu konstytucji on Targowicy nie potępił jednoznacznie. No, to ta druga natura odezwała się w tym legaliście. Znaczy nie potępił, on jednak wyraźnie radził Stanisławowi Augustowi, jeśli już to paktować z Rosją. To było mądre, to było mądre. Oczywiście, bo to jest konieczność polityczna, a nie z najemnikami. Poza tym jednak wycofał się, prawda? Udał się na emigrację, przed sądy powoływali go targowiczanie, nie nadsyłał usprawiedliwień i absolutnie w czasach, kiedy zupełnie rozsądni i wydawałoby się porządni politycy doradzali Stanisławowi Augustowi jednak działanie w ramach systemu targowickiego, Małachowski przestał być człowiekiem publicznym. Tak, ale to była ucieczka od polityki. Natomiast tak przywiązał się do tej konstytucji 3 maja, że gdy przy aktywnym poparciu Napoleona Dąbrowski wyzwolił drugi i trzeci zabór pruski, to koniecznie chciał uprosić przywódcę Francuzów, cesarza, żeby jednak ustrój tej przyszłej państwowości księstwa warszawskiego opierał się o tę konstytucję. Tak jakby nie zauważył, że rzeczywistość uciekła, że ta konstytucja już do realiów, które niosła ze sobą Francja, nie przystawała. Ja myślę, że tak, że rzeczywiście on był przywiązany do konstytucji 3 maja, ale nie on jeden. Znaczy dla wielu, znaczna część elity politycznej księstwa w memoriałach do króla Fryderyka Augusta, a więc jakby pośrednio do Napoleona, zwracała po paru latach uwagę na to, że ustrój księstwa warszawskiego jest zupełnie niedopasowany do realiów. Znaczy, że procedury sądowe wprowadzone przez kodeks są niezrozumiałe, że kodeks nie odpowiada warunkom polskim, trzeba by go było w wielu punktach zmienić bądź złagodzić. Trudno się też trochę dziwić niechęci Małachowskiego, który jest przyzwyczajony do państwa zdecentralizowanego, taniego, z małą ilością urzędników i to w dodatku niezawodowych, który nagle staje wobec narzuconego z zewnątrz państwa, które jest scentralizowane, silna władza wykonawcza, armia urzędników i tak naprawdę sekta rządzone prawników, jakby, tak, która się tam w tym, tak, wszystkim panoszy. Małachowski żył stosunkowo długo, 73 lata. W 809 roku zmarł. Myślę, że oceniając tę postać, trzeba generalnie powiedzieć, że dobrze zasłużył się Polsce, chociaż może jakieś tam błędy popełnił, ale dlatego, że był człowiekiem aktywnym. Najważniejsze w ocenie postaci Małachowskiego jest to, że to był naprawdę człowiek uczciwy i z charakterem w czasach, kiedy uczciwości i charakteru trochę nie starczało wielu uczestnikom życia politycznego. Nie odmówię racji tej tezie. Co więcej, powiem, że dzięki temu, że nie skompromitował się w sposób wyraźny, stał się symbolem tej najpiękniejszej w końcu epoki Sejmu 4-letniego.